Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Negat i ja witam was do grywaczki na moim filmiku dotyczącym tego, jak w łatwy i szybki sposób zapobiec utracie wszystkich oszczędności całego sprzętu w momencie, kiedy zabije was duch. Jak możecie zauważyć, powoli możemy brać się do roboty. Jak widzicie, mam tutaj cały sprzęt. Jako ciekawostkę powiem wam, że ten cały sprzęt, oczywiście cały, którego można kupić i równocześnie wziąć do misji, kosztuje 2580 dolców. Sprzętu za większą kwotę już po prostu nie możemy do misji jednej wziąć. Możemy kupić go więcej, ale nie możemy go więcej zabrać. Więc 2580 dolarów to jest maksymalna suma, jaką możemy rozdysponować i zabrać ze sobą na jedną misję. I jak widzicie, tego raczej pewnie zauważyliście, że mam tutaj już tablicę Ouija. W szybki i łatwy sposób, czyli po prostu damy się zabić i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że ten sposób wam do grywaczki w jakiś sposób będzie w stanie pomóc i sprawić po prostu, że nie będziecie się już frustrować utratą większej ilości sprzętu i zarówno pieniędzy, bo jednak ten sprzęt kosztuje w momencie, kiedy zabije was duch. Czekajcie, muszę to położyć, o, muszę to włączyć i wystarczy, że sobie odejdę, pa, 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 pa. Dobra, o, już jesteśmy martwi, wystarczy coś takiego i działa. Powinno zadziałać, mam taką nadzieję. Zabraliśmy oczywiście maksymalną ilość sprzętu, więc wchodząc sobie w tryb do grywaczki jednoosobowy, dodajemy, jak widzicie, cały ekwipunek jest na swoim miejscu. No więc dziękuję za gromadzki, za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ja był Renegat. No i cześć, pa, pa.